Wszystko jest rozpisane i przygotowane. Dba o to nasz analityk Adam Malik. No i Szabowka skutecznie w ataku. No, troszkę się poddenerwował trener Bonita, można by nie tyle poddenerwował on, co jego zawodniczki, bo teraz takie gesty uspokajające. My widzimy reprezentację Azerbejdżanu, której zapomniałem, albo inaczej odebrałem to, że awansowała również do Mistrzostw Świata przyszłorocznych. Tak więc naprawdę wkrótce ten zespół, jeśli albo zawodniczki koleżanki Mamadowej poprawią swoje umiejętności, albo znajdzie się jakiś wielki talent, mogą być naprawdę drużyną niezwykle niebezpieczną. Może jeszcze nie na medale, ale drużyną, która może pokonać niejednego faworyta. Oksana Parchomienko. Jak na rozgrywającą to dosyć wysoka, bo 184 cm, ale uznamy wyższe rozgrywające. Robianko do Gioli. No i nadal ten manewr się powodzi. Już w ciemno skaczą Azerki i nadal to jest nieskuteczne, co czynią. Bo tu należy skoczyć w tempo, to muszą dobrze być przyłożone ręce w bloku. A Gioli bardzo, bardzo fajnie z kolei wchodzi w tempo, w ten atak z jednej nogi. Skutecznie Szabowta z prawego skrzydła. W tym meczu rzadko korzysta z środka Oksana Parchomienko. No, taką kluczową zawodniczką na tej pozycji no, to jest Inessa Korkma z numerem 11. Rzadko widzimy, aby jej wystawiały. Jej wystawiała. Znaczy podejrzewam, że tutaj jak obserwujemy tą grę, no to też zależy cały czas od przyjęcia. To wszystko się zaczyna od przyjęcia i w momencie, kiedy są często popełniane błędy w przyjęciu, także trudno, żeby rozgrywająca uruchamiała środek. Natomiast w przeciwieństwie do Włoszech, które mają dobre przyjęcie i praktycznie cały czas jest uruchamiany środek. No właśnie. Delcore niedokładnie. Lobianko. No, to Gut, przechodząca piłka była. Przełożyła dłonie z numerem 3 Ała Hasanowa. Kopię tej sytuacji, takiej sytuacji mieliśmy w meczu Pole, gdzie taki błąd odgwizdano bodajże Agacie Mróz, przełożenia dłoni. Jestem przekonany, tam niespecjalnie widziałem, żeby ktoś się palił do rozegrania, no ale dobrze. Pani sędzina jest bliżej, lepiej to widzi. Teraz dobrze przyjęła Porotienko. Mamadowa obroniona przez Cardullo. I Delcore za darmo oddaje piłkę. Togut była tam w boku i Ancelello. A skutecznie atakowała Mamadowa. 20 punkt dla zespołu Azerbejdżanu, ale o 3 punkty więcej mają Włoszki. No, krok po kroku zbliżają się do wielkiego finału, ale popełniają i zaczynają błędy. Sara Ancelello pomyliła się w przyjęciu teraz. Jak widać, ten świetnie poukładany zespół włoski też ma momenty przestojów. Takie przestoje naszym siatkarkom często zarzuca Andrzej Niemczyk. No, teraz pewnie te same zarzuty stawia Marco Bonita. My widzimy właśnie trenera z kolei Azerbejdżanu, Faiga Garajewa. Końcówki, jak widać, po współczesnej siatkówce po zmianie punktacji są bardzo emocjonujące. Nie ma żadnej przewagi, którą można by powiedzieć, że która zapewnia zwycięstwo, bo no my Włoszki mieliśmy taką przewagę w trzecim secie z Rosją. Tak. I mogliśmy się stało się, jak się stało. Jak dużo nie trzeba, żeby zaprzepaścić taką przewagę punktową. Ale zgodzisz się, że skoro nasze siatkarki zadbały o znakomitą promocję tej dyscypliny sportu lepszej, nie trzeba tiebreak i to jeszcze taki tiebreak, zwycięstwo do 22. No. Naprawdę przepyszne widowisko siatkarskie zagwarantowały nam siatkarki Polski i Rosji. Choć godzina mówiła, że to będzie siatkarska wojna. I się nie pomyliła. Była to siatkarska wojna polsko-rosyjska. I przy okazji horror. Od bloku Togut i Ancelello teraz. Mamadowa kolejny raz skończyła skutecznie. No i mamy 22-23. Proszę bardzo. Niczego nie należy przesądzać.
wszystkie, a na zagrywce kapitan. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że Włoszki tutaj będą miały już spacerek, a to trochę stresu się przyda. Dobre było teraz przyjęcie Celli. No i skutecznie. Środkowa Sara Ancanello zaatakowała, którą widzimy na zagrywce. Prosi o czas Fajk Garajew. No, uwielbiany jest w Azerbejdżanie, bo te sukcesy siatkarek są już w tej chwili naprawdę pokaźne. To nie piłkarze, którzy przegrywają różnicą kilku bramek. Wprost przeciwnie, Fajk Garajew będzie wracał prawdopodobnie do pracy swojej podopiecznej bez względu na to, jakie miejsce zajmą z Azerki jako bohater narodowy niemalże. No, kibice w Azerbejdżanie są bardzo spragnieni sukcesów sportowych. Sara Ancanello na zagrywce. Szabowta przyjmowała. I oczywiście Mamadowa będzie atakować, ale już nie miała sił chyba. Podbiła tę piłkę Ancanello i koniec, koniec, koniec meczu. Koniec. Zakończyła to spotkanie. 25-22. Włoszki zwyciężają Azerbejdżan w całym spotkaniu 3-0, a więc Azerbejdżan zagra jutro o 16:30 w meczu o trzecie miejsce z Rosją, proszę Państwa, a w meczu o pierwsze miejsce. O czym chcemy Państwa poinformować, z ogromną radością zagrają reprezentacje Włoch i Polski. Polki bronią honoru podium z Mistrzostw Europy w Turcji jako jedyny medalista i to złoty medalista poprzednich Mistrzostw Europy. Zagrają w wielkim finale, znalazły się w tej czwórce, zagrają w wielkim finale. To będzie ogromne wydarzenie. Proszę Państwa, nie mówię, abyście szykowali szampany, na to poczekajmy, ale bądźcie przygotowani na ogromne emocje, na ogromną walkę. Jeśli ktoś z Państwa jest jeszcze w stanie tutaj dojechać do Zagrzebia, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy w imieniu siatkarek, bo potrzebny jest im doping. Naprawdę dzisiaj nasze złotka dokonały rzeczy niemożliwej. Grały z nożem na gardle, grały tiebreak. Pokonały wielką Rosję w sensie przenośnym i dosłownym i znów grać będą o najwyższe laury w Europie. Także czeka nas jutro ciężki bój naprawdę. I jeszcze raz serdeczne gratulacje za to, że dziewczyny będą grały w finale. No i będziemy oczekiwać tego spotkania. Proszę Państwa, na dziś po tym niezwykle emocjonującym meczu Polska-Rosja w półfinale żegnamy Państwa, zapraszamy jutro o godzinie 16:30 do programu pierwszego na transmisję ze spotkania o pierwsze miejsce.